Tu na razie jest boisko, ale już wkrótce powstanie nowa hala sportowa. Nowa inwestycja przy 7 liceum ogólnokształcącym w Poznaniu to jednak nie koniec sportowych inwestycji w najbliższym czasie. Bo planów na nowe obiekty sportowe jest wiele. I przed nami budowa kolejnych obiektów sportowych, między innymi sal sportowych, takich jak tutaj przy 7 liceum ogólnokształcącym, czy na przykład też szkoła na Jesionowej oczekuje nowej sali sportowej. Sala sportowa w przyszłości też przy ulicy Drzymały, gdzie jest liceum ogólnokształcące numer 38. Hala sportowa powstanie także przy Zespole Szkół nr 8 przy ulicy Jarochowskiego w Poznaniu. Mamy już zaplanowane środki na projekt modernizacji takiej dużej hali sportowej przy 10. liceum na osiedlu Rzeczpospolitej. Chcemy przekształcić ją w taki obiekt nowoczesny, który będzie już również dostosowany do rozgrywek klubowych, do rozgrywek ligowych. Zyskają także boiska, tak zwane orliki. W całej Wielkopolsce ma powstać 7 nowych, w tym jeden w Poznaniu. Nowe życie dostaną także te starsze boiska. Ruszyliśmy z wielkim projektem modernizacji orlików. W skali kraju to jest ponad 400 obiektów, już w tym roku uzyskało dofinansowanie. W Wielkopolsce jest to ponad 50 obiektów rewitalizowanych, dzięki czemu możemy wymienić nawierzchnię, ale też rozbudować to dodatkowe rzeczy. Takie programy sportowe według posła Rutnickiego wcześniej były niemożliwe do zrealizowania. Zmieniamy zasady, dzięki czemu Poznań także będzie mógł aplikować o pieniądze z Ministerstwa Sportu, bo trzeba powiedzieć, że przez ostatnie 8 lat było z tym trudno. Nigdy takich pieniędzy jak zarządów Prawa i Sprawiedliwości nie było na sport. Komentuje poseł z Prawa i Sprawiedliwości. To, co robi Jacek Jaśkowiak, jest rodzajem manipulacji. Według posła Bartłomieja Wróblewskiego miasto próbuje uciec od odpowiedzialności za porażkę większych inwestycji sportowych. Hala widowiskowo-sportowa, stadion Lawarty, modernizacja Malty, hala lekkoatletyczna na Golęcinie i ucieka w drobne projekty za kilkaset tysięcy złotych, jakby próbując pokazać, że jest to w jakiś sposób się równoważy, ale to w żaden sposób się nie równoważy. W ciągu ostatniej dekady w Poznaniu powstało 11 nowych sal gimnastycznych i zmodernizowano 90 boisk. Klaudia Stefens, Puls Dnia.